Cześć, z tej strony Maciej Krzyśniewski, kanał kiedyś Trzecia Liga pod lupą, a teraz druga i trzecia liga.pl, czyli druga i trzecia liga pod lupą, albo druga i trzecia liga Polska, jak kto woli. Ostatnio, jak wiecie, pewnie zajmuję się głównie rozgrywkami drugoligowymi. Komentowałem mecz Stali Stalowa Wola z Olimpią Elbląg, także Garbarnie z Polkowicami i te dwa mecze chciałem sobie wziąć na tapetę, pokazać Wam jakieś ciekawe sytuacje, które sobie wybrałem. Wreszcie cieszę się, że mogę się skupić w pełni na kwestiach piłkarskich, kwestiach na tych, których powiedzmy lubię się skupiać, a nie już na jakichś kwestiach prawnych, tylko piłka, także to mnie bardzo cieszy. No i cóż, zapraszam wszystkich nowych osoby, dla których ten filmik i ten kanał jest nowością. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wysyłania znajomym czy też kibicom zaprzyjaźnionym, którzy interesują się drugą i trzecią ligą. Szczególnie drugą, no bo teraz to jest gdzieś tam, rozgrywki są w toku. No i cóż, zaczynamy. Mam nadzieję, że z każdą kolejką będę coś wrzucał. Zobaczymy też, na ile starczy mi czasu i jak to wszystko z tymi materiałami będzie, bo no wiadomo, że w drugiej lidze tych materiałów w internecie jest dużo więcej, też kwestia praw i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będę skupiał się przede wszystkim na tych meczach, które będę miał przyjemność komentować. Też łatwiej jest mi potem wyciągnąć jakieś ciekawe sytuacje dla Was. No i cóż, zaczynamy. Pierwsza sytuacja z meczu Stalowa Wola Olimpia Elbląg. Cały skrót z tego meczu jest dostępny na kanale Stalówka TV, serdecznie polecam. Tutaj sytuacja z pierwszych minut. Lepiej to spotkanie zaczęli gospodarze. Na co chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim? Na tych dwóch zawodników Stalowa Wola, którzy wbiegali tutaj do podania z bocznej strefy. Natomiast moim zdaniem dobrze by było, aby w tej sytuacji jeden z tych dwóch zawodników lub też kolega z drużyny został wycofany w okolicach 15-16 metra, co potem zobaczycie, zrobił doskonale Cezary Demianiuk i zdobył gola dla drużyny w żółtych koszulkach. Tutaj obaj zawodnicy Stalówki poszli na pierwszy słupek, jeszcze raz sobie to zobaczymy. A też chciałem zwrócić uwagę na zachowanie tego zawodnika Olimpii Elbląg, który kapitalnie kontrolował cały czas, czy ktoś tutaj nie wbiega właśnie w tą strefę na wycofane podanie. To się nie stało, ale już sam ruch i sama taka antycypacja naprawdę może się podobać. Proszę zobaczyć, on tutaj zrobił nawet taki przyruch do prawej strony, aby ewentualnie właśnie to podanie wycofujące zablokować. Tutaj Stalówce się nie udało otworzyć w wyniku tego spotkania. A zrobił to Cezary Demianiuk, zawodnik, na którego chciałem zwrócić uwagę i warto zwrócić na niego uwagę. 27 lat, znaczy rocznikowo jest 9-2, także 28, nie pamiętam dokładnie, kiedy ma urodziny. Z tego co pamiętam, jak się przygotowałem do meczu, to miał chyba 27 jeszcze, no mniejsza o to. W każdym razie chciałem pokazać, jak tutaj jest Cezary Demianiuk, po dłuższej piłce zgranie głową. I tak powinien się zachowywać zawodnik formacji ofensywnych, bez zastanowienia. Przyjął piłkę, popatrzył przed sobą, miał trzech obrońców. No i takim strzałem kaczką zaskoczył bramkarza Stalówki. Będzie jeszcze ujęcie zza bramki. Ja podczas transmisji mówiłem, że Pietrzkiewicz mógł się zachować tutaj lepiej. Natomiast no, widać, że ten strzał był bardzo, bardzo precyzyjny tuż przy słupku. No i też zaskoczony przy zajmowaniu pozycji. Na to też chciałem zwrócić uwagę. Zrobił taki lekki podskoczek. O, w tym momencie no gdzieś tam te stopy oderwane od podłoża bramkarza Stalowa Wola i to spowodowało, że tego ułamka sekundy zabrakło. Nie winiłbym tutaj w całości za tą bramkę bramkarza zielono-czarnych, bo ten strzał naprawdę był bardzo precyzyjny tuż przy słupku, ale głównie chciałem zwrócić uwagę na to zachowanie Demianiuka, który po prostu tuż po przyjęciu piłki w tym momencie, proszę zobaczyć, spojrzał, nie zastanawiał się długo, dał bramkarzowi się pomylić i no i trafił do siatki, także tak powinni grać zawodnicy. Też Demianiuk w tym meczu moim zdaniem był najlepszy na placu. Naprawdę to też pokazuje, że zawodnicy doświadczeni, chociażby na poziomie pierwszoligowym, właśnie w tej drugiej lidze często robią różnicę, bo Demianiuk grał wcześniej w Pogoni Siedlce. Tam rozegrał naprawdę sporo meczów na poziomie pierwszej ligi. Bodajże też w Bełchatowie, o ile pamiętam,
Demianiuk też trochę spotkań rozegrał, tam w okolicach 80 ta liczba się kręci, jeśli chodzi o spotkania pierwszoligowe. No i jak widać tutaj naprawdę w tym meczu dał bardzo dużo zespołowi z Elbląga. Tutaj mamy sytuację właśnie bramkową, tożsamą, bardzo podobną jak do tej, o której przed chwilą mówiłem, dla Stalowej Woli. Tutaj jest Cezary Demianiuk, proszę zobaczyć, co zrobił zawodnik z Elbląga. Cała tutaj trójka poszła na krótki słupek obrońców Stali Stalowa Wola, a Demianiuk tutaj sprytnie sobie stanął. Nie zdążyli wrócić zawodnicy z formacji pomocy. Mimo że nieczysto trafił w piłkę, Cezary Demianiuk, tak mi się wydaje, chciał chyba w dalszy róg strzelić, to jak to się mówi, często piłkarze mówią, że troszeczkę zgwałcił piłkę, czyli ją tak nieczysto trafił bardziej z góry na dół. Natomiast no, zmyliło to bramkarza i piłka wpadła do siatki. Natomiast no, przede wszystkim tutaj najważniejszy był ten ruch. O, w tym momencie cyk do tyłu. No i praktycznie sytuacja 100% zamieniona na gola. Także tutaj wielkie brawa dla Demianiuka. Tutaj bramka na 1 do 2 autorstwa Kacpra Śpiewaka, bohatera Stalówki w ostatnich tygodniach. Tutaj chciałem przede wszystkim pochwalić Chromińskiego, który taką właśnie mięciutką wrzutką obsłużył Śpiewaka, ale chciałem też zwrócić uwagę na zachowanie Lewandowskiego. I tutaj pojedynek 1 na 1 tuż przed bramką, to będzie dobrze widać w ujęciu za bramki. O, tutaj chciałem zwrócić uwagę. Tutaj jest ta para, czyli Śpiewak i Lewandowski. Lewandowski rozegrał świetne spotkanie, był kapitanem zespołu. Naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Bardzo był pewny, bardzo trzymał wszystkich w ryzach i naprawdę rozegrał dobry mecz. Widać, że to jest taki prawdziwy lider tej defensywy Olimpii. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Jak ciężkie życie mają stoperzy, ponieważ stoper no najlepiej jak kryje od bramki, czyli ma przeciwnika na piersi. Natomiast z drugiej strony w tej sytuacji Lewandowski musiał uważać, żeby gdyby Śpiewak był naspalony, prawda? No bo jeżeli miałby go na piersi, no to wiadomo, że nie ma spalonego. Tutaj sytuacja była taka dosyć stykowa, musiał kontrolować, powiedzmy, gdyby zawodnik przeciwnika był naspalonym, no to musiał uciec, więc tutaj zajął taką pozycję pół na pół, proszę zobaczyć. Tutaj idzie piłka z bocznej strefy, znaczy z bocznej strefy, z pola karnego, przepraszam, od Chromińskiego. No i właśnie tutaj jest najlepsza klatka, czyli tak naprawdę ma go tak z boku Śpiewaka. No i to powoduje, że tutaj tworzy się przestrzeń przed bramkarzem do uderzenia piłki w światło bramki. Rzuteczka Chromińskiego. No i tak się właśnie dzieje. Także tutaj, no myślę, że na pewno gdzieś tam miałby się pretensje Lewandowski, że nie upilnował zawodnika. Natomiast no, nie była to łatwa sytuacja. Też widać to doskonale na tym dalszym planie. Proszę zobaczyć sobie tutaj. Tutaj jest tych dwóch zawodników. No i właśnie, tutaj, gdyby ten zawodnik się był dalej od bramki, no to Śpiewak jest na spalonym. Tutaj cały czas musi Lewandowski też kontrolować partnera. No i ostatecznie właśnie w takiej pozycji jest w momencie podania, co daje możliwość uderzenia Śpiewakowi i no, stoperzy nie mają łatwego życia, z tym, że uważam, że Olimpia za mocno się cofnęła w tych ostatnich fragmentach. Dali tak naprawdę pretekst Stalówce, aby tutaj powalczyła o punkty. Kolejna sytuacja to już sytuacja, po którym padł gol na 2 do 2. Na co chciałem zwrócić uwagę? Na dwie rzeczy. Po pierwsze, szybkie, tutaj tego nie widać na tym skrócie. Jak ktoś oglądał cały mecz, to wiedział, że tutaj była ręka Demianiuka w okolicach 30 metra i bardzo szybko na cwaniaka, jak to się mówi, zawodnicy Stali rozegrali ten stały fragment gry. Szybkie podanie do Fidziukiewicza, doświadczonego zawodnika, który tutaj w bocznej strefie odnalazł się sam. Nie zdążyli się ustawić gracze Olimpii i to dośrodkowanie Śpiewak zamienił w doliczonym czasie gry na bramkę. Ale proszę zobaczyć jeszcze na jedną rzecz. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ilość zawodników w polu karnym poszczególnych zespołów? Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w polu karnym, a obok nich jest zawodników Olimpii Elbląg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8 i bramkarz, czyli 8 zawodników plus bramkarz. W zasadzie 2, coś tam zawodnika Olimpii na jednego zawodnika Stali Stalowa Wola. Jak to się kończy? Dośrodkowanie Fidziukiewicza i Śpiewak zdobywa gola na 2 do 2.
No nie może tak być. Jeżeli jest taka przewaga, to tutaj absolutnie trzeba to lepiej zorganizować w defensywie. Ta sytuacja jest taka paradoksalna, bo przez cały mecz gracze Olimpii bardzo dobrze grali w obronie. No w końcówce trochę przysnęli, co spowodowało, że stracili 2 punkty. Tyle z meczu Stalówka Olimpia. Mecz Garbarnia Górnik, czyli ta bardziej aktualna sprawa, mecz z niedzieli. Stały fragment gry, 19 minuta. Kolejny argument mój w dyskusji, jakie krycie przy stałych fragmentach gry. Osobiście nie jestem zwolennikiem, to też mówiłem we wcześniejszych filmikach, krycia strefą. Moim zdaniem przy nabieganiu na piłkę zdecydowanie wtedy więcej atutów mają zawodnicy z formacji atakującej. I tak było w tym przypadku. Tutaj Kowalski, Serafin w narożniku. Kowalski świetnie umie dośrodkować. Zawodnik też doświadczony nawet z występami w Ekstraklasie i to nie kilkoma. Także widzę, on tutaj w Garbarni robi świetną robotę. Hasa sobie po skrzydełku, wykonuje stałe fragmenty gry. Także naprawdę dobra robota. No i cóż, no Felix tutaj wbiega jak dzik w maliny i tak naprawdę tutaj proszę zobaczyć na to krycie strefą. Nabiegają zawodnicy Garbarni, nawet nikt nie wyskoczył z drużyny Polkowic. No taki wyskok na alibi, bym powiedział, jednego z zawodników tam Górnika. Zobaczymy sobie to jeszcze raz na powtórce. No i to był taki moment przełomowy. Garbarnia, mimo że w pierwszych minutach Górnik nacierał, to zdobyła prowadzenie. No i proszę zobaczyć tutaj. No wyskoczyli ci zawodnicy, ale to jest taki wyskok na pół gwizdka. No i biegający Felix z impetem wpakował piłkę do siatki. Także tutaj, no tak jak mówię, ja krycia strefą nie za bardzo krycie strefą uważam za dobre rozwiązanie. Oczywiście każdy może mieć swoje preferencje, czy też uważać, mieć inne zdanie po prostu. To była pierwsza sytuacja, którą chciałem pokazać. Tutaj mamy drugą, która obrazuje niejako atut, którego użyła Garbarnia w stosunku do Górnika Polkowice. Też dużo pojedynków powietrznych wygrywali Garbarze. To był ważny czynnik. I Górnik Polkowice bardzo zawężał pole gry w obronie. I to było widoczne, szczególnie w pierwszej połowie. Dostrzegł to myślę trener Surma. I na skrzydłach Garbarnia miała bardzo, bardzo dużo miejsca. Z tego wzięła się druga bramka, która tak naprawdę mocno skomplikowała życie Polkowiczanom, bo tutaj jest zgranie, przejmuje piłkę Serafin, też bardzo dobry mecz Patryka Serafina, na to trzeba zwrócić uwagę. To jest zawodnik, moim zdaniem, mający predyspozycję, aby być liderem Garbarni i takim zawodnikiem kreatywnym, który właśnie tak jak w tej akcji się zachowuje, zwiódł tym przyjęciem od razu dwóch zawodników, rozrzucił piłkę do boku, tutaj potężne zamieszanie pod bramką, ale na co chciałem zwrócić też uwagę? Na bierne zachowanie dwóch zawodników. Tutaj jest Wacławczyk, tutaj też kolejny zawodnik Górnika. Jest takie zamieszanie w polu karnym, a oni tutaj stoją i, jak to się mówi, obcinają zawodnika z piłką. Zamiast zorientować się, gdzie są przeciwnicy, tak? No bo tutaj proszę zobaczyć, no stoi zawodnik Górnika. Nie przeszkadza zupełnie, tak samo jak ten przeciwnikowi, no i to kończy się golem. Dobijali raz, drugi, trzeci Garbarze, no i to wszystko skończyło się golem. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję od początku. Tutaj mamy wybicie piłki, pojedynek główkowy. To kluczowe przyjęcie, które od razu gubi przeciwnika. Serafina rozrzucenie do boku. To jest właśnie ta wolna strefa, która była przez to, że Polkowiczanie zawężali. No i tutaj tych dwóch zawodników, którzy po prostu zamiast patrzeć się na zawodnika z piłką i to, na to, co się wydarzy, powinni lepiej kontrolować, patrzeć na boki, gdzie są rywale, aby ewentualnie przeszkodzić w zdobyciu gola. No a tutaj Wacławczyk chociażby mógł zrobić. Przepraszam bardzo, ale pokazać. Zobaczmy sobie tutaj. Jest zawodnik, to jest chyba Kuczak. Tak, Kuczak. I tutaj, gdyby Wacławczyk obrócił się i zobaczył Kuczaka, byłby w stanie w tym momencie przeszkodzić mu w oddaniu strzału. Gdyby zrobił 2 kroki tutaj w kierunku zawodnika Garbarni, przeszkodziłby mu być może w oddaniu strzału i do tej sytuacji bramkowej by nie doszło. W momencie, jeżeli on teraz się zorientował, że jest podanie,
no to już nic nie był w stanie zrobić, prawda? Tutaj taki kamyczek do ogródka zawodników z Polkowic, aczkolwiek oni ambitnie walczyli nawet w dziesiątkę o zdobycie gola, także myślę, że w kolejnych meczach muszą się wziąć w garść zawodnicy Górnika, bo no, po tej przerwie nie najlepiej to wygląda. Porażka z Legionowią, porażka Wysoka z Garbarnią. Myślę, że ciężko już, aby gorzej się mecz ułożył drużynie Górnika, także w następnym meczu życzę im powodzenia. No i ostatnia sytuacja z tego meczu. Świetne zachowanie Błażeja Radwanka. Proszę zobaczyć, a to będzie za chwilę. Który tak naprawdę przez świetne zastawienie się, o, w tym momencie uruchomił możliwość podania Kuczakowi, co wszystko kończy się czerwoną kartką dla bramkarza Górnika Polkowice, młodego golkipera, którym był, zapomniałem sobie nazwiska, przepraszam bardzo, Kopaniecki oczywiście, 20-letni bramkarz, który wyciął równą strawą Feliksa i dostał czerwoną kartkę, przez co w drugiej połowie no praktycznie Polkowice było stać tylko na jakieś rozpaczliwe ataki i próby zmniejszenia wymiaru kary, natomiast no tutaj to był taki czynnik, który zaważył na tym, że może tutaj Polkowice w tym meczu nic więcej nie ugrały, ale proszę jeszcze raz zobaczyć na to zestawienie się Błażeja Radwanka, które było kluczowe w tej sytuacji i umożliwiło całą tą akcję. Błażej Radwanek to też zawodnik, który robi dużo pożytecznego. Przy pierwszej bramce, z tego co pamiętam, to on ambitnie powalczył o piłkę, czego następstwem był stały fragment gry, po którym w słupek uderzył Masiuda, a potem był ten rzut rożny, po którym pierwsza bramka dla Garbarni padła. Także to też nie zwraca się na pierwszy rzut oka na to uwagę, a taka ciężka praca napastnika gdzieś tam daje efekt. Natomiast no Błażej Radwanek jest zawodnikiem, który przede wszystkim potrzebuje bramek. Z tego się rozlicza napastnika, więc tutaj jeśli Błażej chce dalej się rozwijać, musi przede wszystkim zacząć strzelać gole, bo z tym jest lekki problem czasami. Ale tutaj jak widać takie zachowania jak w tym momencie, no od tego też jest właśnie zawodnik na pozycji numer 9. Tutaj ewidentny faul, nawet nie ma żadnych wątpliwości. Czerwona kartka. Zobaczmy sobie jeszcze raz, może ten moment kontaktu. No, tutaj. O. No to już jest po w zasadzie. Ułamek sekundy, natomiast no myślę, że nie ma żadnych wątpliwości sędzia. Czerwona kartka i koniec marzeń Górnika Polkowice o punktach w Krakowie. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że ciekawe sytuacje Wam wyciągnąłem z tych dwóch meczów. Z mojej strony zapraszam w sobotę na mecz Stal-Stalowa Wola z Kraczem Stochowa. Bardzo ważny pojedynek, mecz o 6 punktów, jeśli chodzi o dolne rejony tabeli. Także do usłyszenia. No i do usłyszenia też na kanale. Myślę, że po tych kolejnych meczach też coś ciekawego Wam zapodam. Pozdrawiam serdecznie. Maciek Krześniewski, cześć.